Karlik on Tour edycja Summer to nasze małe letnie podróże po Wielkopolsce. Ten cykl to 9 odcinków. W każdym z nich zabierzemy Państwa na małą wycieczkę. Pokażemy miejsca, w których możecie Państwo odpocząć, naładować baterie i obcować z naturą. Jednym słowem, lagą. Każdą trasę zaplanowaliśmy w taki sposób, aby tam i z powrotem dojechać bez ładowania baterii. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. W pierwszym odcinku cyklu Karlik on Tour zabieramy Państwa do miejsca, w którym jest dużo wody i są żagle. Jeszcze teraz nie zdradzę gdzie, za chwilkę się Państwo przekonacie. Wyjeżdżając z Poznania mieliśmy ponad 90% baterii, a nawigacja pokazuje, że droga zajmie nam nieco ponad godzinę. Po dojechaniu na miejsce powinniśmy mieć 67% baterii. Jedziemy dziś najnowszym elektrycznym modelem w rodzinie Volvo, czyli EX30. Jesteśmy. Trasa bardzo przyjemna. Częściowo to droga szybkiego ruchu, a częściowo piękne drogi przez polską wieś i zielone, niezwykle intensywne lasy. I jesteśmy w miejscu, które chcemy Państwu pokazać, do którego chcemy Państwa zaprosić i zarazić właśnie takim wypoczynkiem. Nie słychać nic poza śpiewem ptaków, wiatrem. Po zmianie lokalizacji z dużego miasta na taką właśnie przestrzeń uderzająca jest ta natura, przyroda, te dźwięki, śpiew ptaków, szum wody, jeziora, które widzicie Państwo za moimi plecami. To miejsce to Halkos Yacht Club i już Państwu o nim opowiadamy. Wyjechaliśmy na chwilę z Wielkopolski, przyjechaliśmy do województwa lubuskiego. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Znajdujecie się na Jeziorze Sławskim, miejscowości Lubiatów. Ośrodek się nazywa Halkos Yacht Club. Ośrodek z tradycją. Tak, ośrodek z tradycją. Tradycja sięga 50 lat. Ja jestem z bratem właścicielem od 6 lat. Co tu się dzieje? Co tu można robić? Jak tu można wypoczywać? W jaki sposób? Staraliśmy się dla wszystkich możliwych osób przygotować jakieś atrakcje. Dla tych, którzy nie mają patentu, mogą popływać kajakami. Czyli supami. Amatorzy. Tak, tak. Supy też mamy, czyli deski do stania i do wiosłowania. Mamy motoróweczki 10-konne, 3 sztuki. Oraz dla osób, które już mają uprawnienie, mamy żaglówki takie otwarto-pokładowe oraz kabinówki, w których można przejechać na dłużej i również spać. Czyli można żeglować, można korzystać z jeziora, z tych wodnych atrakcji, ale też wypoczywać na lądzie, tak, oczywiście. Dokładnie. Mamy 8 pokoi dwuosobowych oraz 5 domków sześcioosobowych. Trzeba się jakoś z dużym wyprzedzeniem do Was umawiać i rezerwować miejsca? Nie, jeszcze spokojnie są terminy, więc śmiało zapraszamy. Również zapraszamy do naszej tawerny. Mamy tawernę na 160 osób. Można również zjeść śniadanie, obiad, kolację. Tomku, pięknie tu. Jesteśmy zauroczeni, zafascynowani. Na pewno będziemy chcieli tu wracać. To już mówię tak prywatnie. A wy, mieszkając w tym miejscu, przebywając nadal, jesteście tym miejscem tak właśnie mocno pochłonięci, kochacie to? Tak, bardzo często się śmiejemy do klientów, gdy przyjeżdżają, mówimy tak o, to, że Państwo biorą pokój, to jest powiedzmy gratis, a płacicie tylko za ten widok, który tutaj jest.
psiolubne miejsce, czyli można przyjeżdżać też z psami. Ten cykl ma opowiedzieć o miejscach takich spokojnych, miejscach, w których można się na chwilę zatrzymać, oderwać się od tego pędu dużego miasta. Czy to miejsce właśnie takie jest? Najbardziej oczywiście polecam, jesteśmy czynni w wakacje od wtorku do niedzieli. Powiedzmy, od wtorku do soboty jest mega spokój, cisza. W niedzielę, wiadomo, wszyscy obiadowo chcą nas odwiedzić i wtedy no, trzeba się przygotować na chwilę po prostu dłuższego poczekania, ale też na pewno warto przyjechać. Rozmawiamy sobie tutaj z Tomkiem o tym miejscu. No, trudno nie zapytać też o kuchnię. Z czego słyniecie? No, nasza kuchnia słynie z lokalnych produktów, świeżych produktów. Zgodnie z rytmem biologicznym, jak się zmieniają, z lokalnych tutaj przetwórni, ubojni, z lokalnych gospodarstw. Bo mówiła Pani, że to wyjątkowe ziemie, tak, i wyjątkowe tereny. Miejsce, to są święte ziemie. A dlaczego święte ziemie? Dlatego, że tutaj każdy, kto co posieje lub posadzi, wszystko wyrasta i udaje się w bardzo wielkich i niesamowitych planach. A Pani za co lubi to miejsce? Za co Pani lubi Halkosa? Za widok na marinę, za naturę 2000, za wszystko. Jest tutaj pięknie. Przyjeżdżam tutaj od 20 lat. Tomku, powiedz nam coś więcej jeszcze o samym jeziorze. Amatorzy nauczą się tu pływać, a profesjonaliści? To jezioro daje takie możliwości, żeby też się tu spełnili? Jest to jedno z większych jezior w województwie lubuskim. Po Obrysie jest ścieżka rowerowa, która ma 24 km, więc to już daje obraz wielkości tego miejsca. Z tego co pamiętam, nie chciałbym być łapany za słowa, w linii prostej w najdłuższym punkcie jest 12 km, więc to jest co tutaj robić na tym jeziorze. Odpoczynek w stylu lagom. Właśnie taki preferujemy i do takiego będziemy Państwa zachęcać. To nie koniec naszych letnich podróży. Następna już za tydzień. Stop.